Dzień dobry kochani, witam się dzisiaj z wami bez makijażu, co może znaczyć tylko jedno. Będziemy się razem malować. Makijaż, który będzie inspirowany, kochani, moim prezentem świątecznym, czyli paletkami z Zoewy. Jeszcze nie wiem, którą paletką wybiorę. Myślę, że wyjdzie, kochani, w pranie. Tym razem nie mam ze sobą zbliżoną gąbeczkę i tak właśnie dzisiaj będę aplikować swój podkład. Ale zanim podkład, to najpierw baza. I ja będę kładła tą bazę z Golden Rose. Ona jest naprawdę świetna. Rzeczywiście na niej makijaż trzyma się dłużej i wygląda lepiej. Combo Sinskina, czyli tego, i Revlona, czyli tego. Revlon jest w kolorze 180 i jest on do cery tłustej i mieszanej, a ten w kolorze W10 Light Fresh. Tego, bo on jest trochę jaśniejszy, a ten, kochani, 180 został mi jeszcze z lata, i jest dla mnie troszeczkę za ciemny. Jedziemy z tym koksem. Czy to, ta kombinacja w ogóle będzie kryła, bo Revlon jest kryjący, ale ten Sinskin jest takim lżejszym podkładem. Tutaj te pozostałości sobie wklepuję w gąbeczkę i jedziemy. Trochę ciemno wygląda, ale mamy, kochani, jeszcze puder z Golden Rose, który troszeczkę wybiela, więc może on trochę zneutralizuje. No, zobaczcie, krycie jest całkiem w porządku. Wykończenie satynowe, także kombo z tych dwóch podkładów to nie był taki zły pomysł. Na te wielkie sińce pod oczami, kochani, to nic nie pomoże, tylko korektor lub pod nos, tu gdzieś, gdzie mam takie większe zaczerwienienia. Powiem wam, że ten korektor też nie ma jakiegoś mega, mega krycia, ale bardzo ładnie topia się ze skórą i sprawia, że nawet pory są mniej widoczne. Dla mnie jest ok, kochani, nie będę już chyba więcej szpatli stosować. Przechodzimy do zagruntowania makijażu i będę tutaj używać Golden Rose, który jest pudrem sypkim. Trochę też nam powinien makijaż wybielić. Dobra, przechodzimy do konturowania, osieplania twarzy. I ja będę tutaj używać, kochani, już swojego wymęczonego bronzera z Bourjois. Kolor to jest klasycznie 50 EDW. Baza, kochani, jest z Paese. Ona ma taką konsystencję, jak widzicie, stałą. Mimo że ja ją mam trochę czasu, to nadal jest mięciutka i nie skleja się w takie grudy. Do brwi, kochani, klasycznie używam już pomady z Vivo z takim pędzelkiem w kolorze 1. Najpierw oczywiście przeczesujemy. Myślę, że ujdzie. Będę sobie dzisiaj korzystać z tej paletki, czyli Coco Blend, którą można wykonać fajny makijaż, bo posiada zarówno ona właśnie tutaj ciemny, jak i tutaj normalny, cielisty. Można nią zarówno zaszaleć, jak i zrobić taki zwykły, dzienny makijaż. Zaczniemy sobie od tego cienia, takiej pięknej kawy z mlekiem. Załamanie idziemy z tym, który jest tuż obok, takim rudawym, ceglanym kolorem. Ło! Piękny pigment! Cienie już są dosyć ładnie zblendowane, ale oczywiście brakuje mi jakiegoś błysku, bo ja lubię błysk. Tutaj takie piękne złoto, także palcem sobie je doklepię na środek powieki. Piękny miedziany kolor, no po prostu patrzcie na to. Kącik zewnętrzny dam sobie troszeczkę jaśniejszy, ten szampański kolor, o tu. Oczywiście też nakładać małym palcem i dodam takiego blasku. Może by tak zaszaleć i wziąć na dół ten fiolet. Staram się nawet przeciągnąć tutaj do zewnętrznego kącika. Jedyne, kochani, czego mi brakuje, to jakiegoś przyciemnienia przy linii rzęs, czyli kreski. Robię sobie od tym cieniem. Delikatnie przy linii rzęs. Zaczynam go tak wciskać. Aby to było, kochani, takie właśnie bardzo naturalne. Lekkie przyciemnienie okolicy rzęs. Którego ja będę używać, to jest Golden Rose, ten co zwykle. Powiem wam, że on po jakimś czasie jeszcze bardziej zgęstniał trochę, zaczął się robić grudowaty. I to jest jeden z tych tuszy, które podobały mi się bardziej, jak były świeże, takie, wiecie, jeszcze mokre. Moim zdaniem on wtedy lepiej wyglądał, bo tak nie sklejał tych rzęs. A teraz łatwo z nim sobie po prostu zrobić grudy. Ten tusz po dłuższym używaniu, właśnie jak już trochę wysechł,
to on pod wieczór już się kruszy. Nie będzie to mój ulubieniec, a myślałam na początku, jak go otworzyłam, to myślałam, że ło, co to jest? Mówię, czy to jest to, czy znalazłam swój ideał? Ale nie. I zobaczcie, kochani, jak te kolory fajnie podbijają niebieską tęczówkę. Bardzo mi się podoba też, jak te cienie łączą się ze sobą, bo naprawdę fajnie się ze sobą blendują. I widzę, że wyglądam blado, więc czas na róż. Nie mam żadnego godnego zastępnika, to jest NYX. Kolor to jest 06 Peach. Mam tu jeszcze highlighter i to jest Lovely Silver Highlighter. Ja nałożę też palcem, bo wtedy wydaje mi się, że efekt jest najlepszy. Brakuje nam tylko, kochani, ust, czyli szminki. Mam tutaj Maybelline Stay Matte Ink w kolorze 65 i on się nazywa Seductress. On się powinien, kochani, trzymać cały dzień, bo te Stay Matte Inki naprawdę dają radę, kochani. Ja jestem zadziwiona. To jest jedyna szminka, która po prostu się nie rusza z miejsca. Tak wygląda ten kolor i, kochani, gwarancja jest taka, że on się nie ruszy przez cały dzień. Też by było na tyle z tego makijażu. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba i czy używałyście tych paletek z Zoewy. Według mnie, kochani, one mają naprawdę zacną pigmentację i bardzo fajnie się ze sobą blendują, co uważam, że jest wielkim plusem. Bo na przykład wszystkie paletki z Vibo to po prostu robiły plamy. Nie łączyły się ze sobą ładnie te cienie, tylko wychodziła szara plama. Dajcie koniecznie znak, czy podoba Wam się makijaż. Jeśli tak, no to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zapraszam do subskrypcji. A ja, kochani, już się z Wami żegnam. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.